Za moment zaczynamy. Dzień dobry, Szymon Janicki, Szkoła Jazdy TV. Witam Was bardzo serdecznie. Środa, godzina 20.30. Rozpoczynamy program Porozmawiajmy o branży, który jest adresowany do całej branży OSK. Podejmuje najważniejsze dla nas wszystkich tematy oraz ogólnie tematy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. W studio witam Maćka Matuszaka, e-kierowca. Dzisiaj z nami na Zoom jest pan Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. Dobry wieczór. I Łukasz Lewiński, OSK Lew Group Gliwice. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Mamy dzisiaj mnóstwo tematów. Tak naprawdę to, co sobie planowaliśmy, zostało zweryfikowane przez rzeczywistość weekendu oraz dosłownie ostatnich dni, ostatnich kilkunastu godzin. Zostańcie koniecznie z nami. Zaczynamy. Jak zwykle rozpoczynamy od krótkiego połączenia ze studiem Faktów OSK. W tym studio dzisiaj Weronika Popławska. Weroniko, dobry wieczór. O czym dzisiaj w programie? Dobry wieczór, Szymonie. Dobry wieczór Państwu. A o czym w dzisiejszych Faktach OSK? Gorący temat, od niego zaczynamy. Kompromitacja, czyli błędy w pytaniach egzaminacyjnych na prawo jazdy. Ustawa o kierujących pojazdami? Prace w toku. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił Froga. Będzie również o wiceministrze infrastruktury, który definitywnie stwierdził, iż likwidacji bordów nie będzie. A na koniec drastyczny stan techniczny pojazdów na polskich drogach. Ale o tym za chwilę. Zapraszam do studia. O tym wszystkim będziemy rozmawiali za chwilę. Połączymy się na pełne wydanie Faktów OSK z Weroniką mniej więcej za 5 minut. Nie rezygnujemy z naszych stałych punktów. Jako pierwszy dzban drogowy, zobaczcie proszę, to jest tak naprawdę kabaret na jezdni, jazda na pamięć, na szczęście bez konsekwencji. To jest Marysin Wawerski, ulica Kościuszkowców i drogowcy rozpoczęli zapewne, no nie wiem, przebudowę, remont jezdni i się zaczyna. Znak został ustawiony prawidłowo i co się tutaj wyprawia? Wjeżdżamy na chodnik, próbujemy jechać do przodu, tak nie do końca się da. Wycofujemy, ale to najlepsze za chwilę. Dzida do przodu. Niektórzy wręcz z premedytacją jadą prosto. Na szczęście tutaj wszystko odbyło się bez konsekwencji. Porozmawiajmy przez chwilę o tym. Panie Łukaszu, jak często zdarza nam się jeździć na pamięć? Jak spoglądamy na kierowców posiadających uprawnienia, którzy jeżdżą po swoim mieście, które znają, no to myślę, że to jest częsta praktyka. Niestety bym powiedział, niestety częsta praktyka, bo takie obrazki myślę, że tutaj nasza branża obserwuje na co dzień. Panie dyrektorze, czy już na etapie kursu na prawo jazdy, a na pewno na etapie egzaminu, warto uczulać, uwrażliwiać kursantów na tego typu, no właśnie, niebezpieczeństwo, jakim jest jazda na pamięć, czyhające na nas wszystkich doświadczonych kierowców? Zdecydowanie tak. Mieliśmy jakiś czas temu na trasach egzaminacyjnych, na których egzaminowani są kierowcy. Wiadomo, że szkoły nauki jazdy często sprawdzają, którędy jeżdżą egzaminatorzy. No i pojawił się swego czasu chwilowy zakaz przejazdu, no bo w międzyczasie był remont i wprowadzono drogę jednokierunkową. No i cóż się stało? Przez kilka dni kursanci oblewali, że tak powiem, na masowo, bo jeździli właśnie na pamięć, próbując skręcać w tą stronę, mimo że egzaminator wydawał polecenie, proszę skręcić w pierwszą, w prawo. Efekt był taki, że poległo na tym spora grupa kierowców. To jest dowód na to, że nie tylko doświadczenie kierowcy, ale i kursantom się zdarza jeździć na pamięć. Ale panie dyrektorze, to też jest chyba trochę dowód na to, że w czasie zajęć praktycznych jeździmy po tak zwanych, oczywiście, trasach egzaminacyjnych, czyż nie? Wie pan, ja jestem zdania, że od dłuższego czasu jest już tak, że kursanci uczą się do egzaminu, a potem uczą się jeździć.
Niestety wordy ani egzaminatorzy nie mają za wiele na to, wiele to jakby do zrobienia z prostej przyczyny. Instrukcja egzaminowania jest, to wszyscy sygnalizujemy, trochę przeżytkiem, a mamy często, gęsto takie sytuacje, że dużą część czasu jazdy spędzamy poza terenem zabudowanym, tymczasem wszyscy wiemy, że poza teren zabudowany żaden kierowca się, kandydat na kierowcę, przepraszam, się nie zapędza. W związku z powyższym oderwanie od rzeczywistości jest dosyć duże. Po drugie, jeśli egzamin trwa 40 minut, a faktycznie 30 minut, znowu nie da się tutaj zrealizować tego zadania. W momencie, kiedy mamy tak, a nie inaczej pomyślany sposób na egzaminowanie, to będziemy mieli tego rodzaju sytuację. Maćku, pan dyrektor wspomniał o tym, o czym też rozmawiamy od kilku tygodni, o tym niebezpieczeństwie nauki, uczę się do egzaminu, albo rodzice mówiący, naucz się i zdaj egzamin, a uczyć się będzie, jeździć będziesz później. No tak, tak niestety jest i to począwszy chyba od teorii, gdzie kursanci uczą się odpowiedzi na pytania, a skończywszy na tym, żeby nauczyć się jeździć wokół tak naprawdę wordu, tak, i tymi trasami, gdzie najczęściej się jeździ, a potem dopiero się uczymy. Słuchajcie, można nas oglądać na naszym portalu, na portalu szkołajazdy.pl, w naszych kanałach w mediach społecznościowych, na YouTube oraz na Facebooku. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Adam Szuster, Grażyna Maciejna. Przechodzimy do ciekawostki. No bo czy po wielu odwołanych imprezach motoryzacyjnych z powodu pandemii COVID-19 rok 2022 będzie rokiem przełomu i powrotu i wbrew temu, co się dzieje dookoła w tej chwili, szczerze mamy taką nadzieję. Nawet 800 tysięcy gości odwiedziło Detroit Motor Show w roku 2019. W latach 2020 i 2021 impreza się nie odbyła, ale w tym roku planowany jest wielki powrót. Targi zaplanowane zostały na połowę września, a organizator zobowiązuje się do organizacji w sposób jak najbardziej ograniczający rozprzestrzenianie koronawirusa. Część wystaw i wydarzeń targowych, także premier motoryzacyjnych, ma odbyć się na zewnątrz. Przynoszące około 500 milionów dolarów zysku Detroit Motor Show to drugie największe po genewskich targi motoryzacyjne na świecie, które w przeszłości były areną prezentowania po raz pierwszy legendarnych już modeli Lamborghini i Rolls-Royce'ów. W tym roku planowanych jest wiele premier, uwaga Maćku, pojazdów elektrycznych w samym sercu historii motoryzacji. No właśnie, Rafał Balcer z OSKL Amaro powiedział 2 tygodnie temu, że tak naprawdę nie ma powrotu do starego świata. No i to jest chyba dowód, te inaczej organizowane imprezy, inne pojazdy. Maćku, elektryki w centrum Detroit. To znaczy, ja widziałem, widziałem ostatnio film, jak gdzieś w Stanach bodajże autostrada była i był taki zjazd na stację benzynową. Stało około 30 samochodów, same Tesle elektryczne, i czekały na to, aż się zwolnią stacje ładowania. Także nie wiem, tam chyba czekania jest na pół dnia, no bo każdy samochód parę godzin się ładuje, więc nie wiem, czy to jest aż tak dobre. Ale czy ty nie jesteś osobą, która po prostu wyszukuje motywację, dlaczego nie, dlaczego to się nie uda? Po mieście jak najbardziej, w trasę ja bym się bał. Jasne. No i też wracając do tego, co mówił Rafał Balcer 2 tygodnie temu, czy z punktu widzenia środowiska OSK, również oczywiście wordów, to jest tak, że świat, który znamy sprzed pandemii, już nie wróci, panie dyrektorze? Moim zdaniem tak, świat, który znamy sprzed pandemii, nie wróci, a na pewno nie tak, jak go zapamiętaliśmy, z wielu różnych powodów, począwszy od tego, że przed pandemią mieliśmy trochę inny system egzaminowania, to wprawdzie krótko, ale jednak. Przypominam, ta pandemia zbiegła nam się ze zmianą zasad egzaminowania, więc tych egzaminów teraz na egzaminatora przypada mniej. Po drugie, z całą pewnością dlatego, że w tej chwili i zasady samego egzaminowania, jazda w maseczkach, jazda w rękawiczkach. Myślę, że poza tym jest jeszcze też kwestia tego, że no, pandemia zostawiła nam pewne kłopoty ekonomiczne, które wszystkich nas dotykają, wordy i kandydatów na kierowców i branżę motoryzacyjną także. Moim zdaniem takiego powrotu jaki pamiętaliśmy, nie będzie.
Panie Łukaszu, czy z punktu widzenia procesu edukacyjnego w ośrodkach szkolenia kierowców rzeczywiście jest tak, że nie ma powrotu już do sytuacji sprzed pandemii, że po 2 latach no, zrobiliśmy kilka 7-milowych kroków do przodu? To znaczy ja myślę, że akurat tutaj z panem doktorem pozwolę się nie zgodzić, że ta pandemia, spotkajmy się po wakacjach i myślę, że w wakacje pandemia zostanie ogłoszona jako już zakończona i wrócimy do nie takiej samej na pewno rzeczywistości. Zgadzam się z problemami ekonomicznymi, wszyscy z nimi tutaj się zmagamy, ale myślę, że ja jestem optymistą i uważam, że powrót do takiej rzeczywistości, no nie idealnie jaką znamy, ale taką jaką byśmy chcieli chociaż wrócić, nastąpi po wakacjach, więc ja patrzę optymistycznie. Z punktu widzenia edukacyjnego tutaj u nas, no to szkoły jazdy poza tym pierwszym okresem, chyba takim tym najtrudniejszym, kiedy wszyscy byliśmy mocno wystraszeni, w jakimś oczywiście reżimie sanitarnym, z jakimiś środkami dezynfekcji, ozonowaniem samochodów, na tyle żyjemy, że to tylko na plus wychodzi, więc tutaj ja jestem optymistą i liczę, że jak spotkamy się we wrześniu, to będzie już normalnie. I zostańmy w takim razie z tym optymizmem. Zostają z nami przez cały program Łukasz Lewiński oraz Przemysław Sarosiek w studio Maciej Matuszak. Łączymy się ze studiem Faktów OSK i zapraszamy na pełne wydanie Faktów. Zadanie egzaminacyjne z błędami trafiły w weekend do bazy pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. W ubiegłą sobotę do bazy egzaminacyjnej trafiło 41 nowych pytań. Niektóre z nich zawierały błędy. Według ustaleń RMF FM nawet 300 osób w całym kraju mogło z tego powodu nie zdać egzaminu. W weekend zdawalność w Warszawie była wyraźnie niższa. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury potwierdził, że 8 z 41 nowych pytań egzaminacyjnych zawierało błędy. Szymon Huptyś przyznał, że każdy, kto w poniedziałek przed południem podchodził do egzaminu, był narażony na to, że w jego puli mogły pojawić się pytania z błędem. Oczywiście takim osobom należą się przeprosiny. Minister Adamczyk zlecił uruchomienie kontroli w Departamencie Transportu Drogowego oraz w Komisji do Spraw Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych. Ze stanowiska odwołany został dyrektor departamentu Bogdan Oleksiak. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło pracę nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. W informacji na stronie ministerstwa czytamy, że powołany zespół doradczy zajmie się analizą obecnej sytuacji dotyczącej szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele policji, instruktorzy, egzaminatorzy oraz organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wypracowane propozycje zmian mają podnieść jakość szkolenia oraz zwiększyć obiektywizm procedur egzaminacyjnych. Ministerstwo uważa także, że niezbędne jest wprowadzenie wyższych wymagań dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Wychowanie komunikacyjne w klasach czwartych oraz jazdy doszkalające dla młodych kierowców łamiących przepisy będą wyrazem dbałości o bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg, a egzaminacyjna baza ma zostać wzbogacona o nowy typ pytań, oby bez błędów. Robert N., pseudonim Frog, nie trafi do więzienia. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił go w sprawach dotyczących patoprzejazdów w Warszawie i Kielcach. Sąd Okręgowy pozytywnie rozpatrzył apelację od wyroku Sądu Pierwszej Instancji, w którym Robert N. został skazany na 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Całej sytuacji pikanterii dodaje fakt, że Robert N. jest obecnie poszukiwany przez policję za prowadzenie samochodu mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Wiceminister infrastruktury stwierdził jednoznacznie, że ewentualne przekształcania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego nie będą wiązały się z likwidacją miejsc egzaminowania. Jednoznaczne stanowisko Rafała Webera jest odpowiedzią na interpelację posła Kazimierza Matusznego, który powołując się na, jak to wyraził, liczne dyskusje, zapytał, cytujemy, jak resort infrastruktury postrzega kwestię ewentualnego zmniejszenia się w przyszłości liczby ośrodków ruchu drogowego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że na 4. kwartał bieżącego roku zaplanowane zostało rozpatrzenie przez rząd propozycji ustawowych regulacji zmieniających zakres statutowych zadań WORD. Stan techniczny prawie połowy pojazdów, które miały być sprzedane na portalu Otomotoclick, był tak niski, że auta nie zostały dopuszczone do sprzedaży.
43% samochodów nie otrzymało cyfrowego paszportu pojazdu i tym samym nie zostało dopuszczonych do sprzedaży na nowym portalu ogłoszeniowym. Aż 32% zostało odrzuconych z powodu istotnych szkód mechanicznych, takich jak naruszenie konstrukcji, zalanie, nadpalenie. Ponadnormatywna liczba napraw blacharskich zdyskwalifikowała 22% samochodów, a stwierdzona szkoda całkowita 15%. Przypomnijmy, że według statystyk Polskiego Związku Motoryzacyjnego średni wiek samochodów w Polsce to ponad 15 lat, a aż 20% stanowią pojazdy ponad 20-letnie. Rosnące ceny, także aut używanych, sprawiają, że sprowadzamy coraz starsze samochody. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do studia. Weronika Popławska, dziękuję bardzo serdecznie. Artur Pluta tak naprawdę napisał odpowiedź już do pytania, które dopiero chcę zadać, no bo Szymon Huptyś, rzecznik ministra infrastruktury, przyznał, że każdy, kto w poniedziałek przed południem podchodził do egzaminu, był narażony na to, że w jego puli mogły pojawić się pytania z błędem. Oczywiście takim osobom należą się przeprosiny. No, wzruszyła mnie pana rzecznika historia i postawa. Tak kulturalnie. Tak kulturalnie. Jak w ogóle skomentujesz, Maćku, to, co się wydarzyło? To znaczy, tak patrząc z każdą aktualizacją bazy, ta jakość pytań jest coraz gorsza. My za każdym razem informowaliśmy zarówno ministerstwo, jak i tutaj w programie też mówiliśmy, pokazywaliśmy pytania, które są błędne. Czy to było przy tej ostatniej takiej dosyć dużej aktualizacji, gdzie tam bardzo, bardzo dużo pytań takich na kategorię CD. Natomiast no, w tej chwili no, to wychodzi, że 20% pytań jest błędnych, tak? Bo 8%. No 8 na 40 to jest 20%. No, to... Znaczy, o tych błędach wspomina też dzisiaj w swoim artykule Łukasz Zboralski na portalu brd24.pl, który mówi o tym, że właściwie od jesieni, tak jak mówisz, te błędy pojawiają się tam sukcesywnie przy każdym wprowadzeniu. Panie dyrektorze, czy to jest tak, że przystępując do egzaminu i de facto wyświetlając te pytania kandydatom, za każdym razem się pan denerwuje? Co w tych zestawach się znajdzie? Co, za każdym razem, jak jest aktualizacja pytań PWPW, przypomina mi się biblijne sformułowanie: porzućcie nadzieję wszyscy ci, którzy tu wchodzicie. Chociaż nadzieja zostaje z nami do końca, z drugiej strony. Jest jeszcze kilka innych powiedzeń z tym związanych. Nie mamy, tak, ciśnie mi się jeszcze drugie sformułowanie o Armagedonie. Po pierwsze, wordy nie mają kompletnie wpływu na to, co jest w pytaniach. To, co o czym mówimy, czasami zwracamy uwagę, to jest dyskusja sobie amuzą. Nie jest to w żaden sposób, przynajmniej z tego, co ja rozmawiam z innymi dyrektorami, w żaden sposób brane pod uwagę. To, co się zdarzyło ostatnio, to jest bardzo spektakularny przypadek. Natomiast ten spektakularny przypadek to jest, jakby to elegancko powiedzieć, czubek góry lodowej, ponieważ pytania z wątpliwościami albo powiedzmy różną możliwością interpretacji zdarzały się wielokrotnie. To, co stało się teraz, jest no, dużą, spektakularną historią, po pierwsze. Po drugie, pan rzecznik, delikatnie mówiąc, trochę mija się z prawdą, dlatego że nie wszystkie wordy dostały informacje o tym, jakie pytania były błędne. Nie dostaliśmy do tej pory analizy, w ilu przypadkach, ilu osób te egzaminy miały wpływ. Jeżeli ktoś ma kilkaset egzaminów dziennie teoretycznych, no to siłą rzeczy ktoś musiałby te kilkaset pytań i testów przeanalizować. My nie mamy kompletnie wpływu na system PWPW, bo to system PWPW jakby dokonuje tego egzaminowania doboru losowego pytań. Efekt jest w każdym razie taki, że te egzaminy teoretyczne no, są dużym problemem dla nas, dużym problemem dla kursantów. A pomysł, żeby one nie były bazą, nie były objęte jakby z możliwością zapytania informacji. Czy to jest też tak, że cała sytuacja jest zapewne bardzo stresująca dla pana, jako dla właściciela ośrodka szkolenia kierowców? No bo trochę tak jest, ja też to mówię jako były nauczyciel, że w takiej sytuacji wysyłałbym moich uczniów na egzamin, tak naprawdę nie będąc w stanie ich merytorycznie będąc w stanie właśnie, ale tak organizacyjnie przygotować do tego, co będą musieli zdawać. Tak, no to jest taki problem. Ja myślę, że każdy wykładowca, który się zmierzy z prowadzeniem zajęć teoretycznych,
wielokrotnie widział to, o czym powiedział pan dyrektor, że to nie tylko te pytania, nie tylko ta kompromitacja, z którą mieliśmy do czynienia, bo tak trzeba to nazwać, natomiast jest wiele pytań z wątpliwą interpretacją i kiedy kursant pojawia się na tych wykładach, zadaje nam pytanie dlaczego, a my musimy tak naprawdę albo powiedzieć mu szczerze, słuchaj, no to nie my układamy te pytania, ale czy tak ma wyglądać nauka, czy mamy tak szkolić, że znowu oddzielamy to, czego cię uczymy, od pytań egzaminacyjnych. No to powinno być skorelowane. Moja informacja, moja nauka, którą przekazuję swoim kursantom, uczniom, powinna mieć odzwierciedlenie dokładnie w pytaniach, bez najmniejszej interpretacji i bez takich sytuacji, o których pan rektor powiedział, że pytania są dyskusyjne i interpretowalne. Także tutaj każdy z nas, kto prowadzi zajęcia teoretyczne, wie, o czym mówimy i nie tylko o tych 8 pytaniach z 40. Maćku, bo to jest trochę też tak, że przecież te błędy, które mi zresztą dzisiaj pokazywałeś, to nie są błędy dotyczące jakichś drobiazgów, jakiejś koloryzacji pytań, odcieni i tak dalej. To są najbardziej podstawowe błędy możliwe. Znaczy, to takie chyba wychodzi niechlujstwo, tak? Bo to tak naprawdę ktoś zaznaczył odpowiedź tak zamiast nie, albo odwrotnie, tak? Czy wygląda, jakby ktoś tego nie weryfikował, tak? Nie korzysta się z tej podstawowej chyba zasady, że nie sprawdza się swoich pytań, tak? Czyli trzeba, jak ja zrobiłem pytania i odpowiedzi, to powinienem dać komuś innemu, żeby to zweryfikował, tak? Czy nie ma błędów. Tutaj pewnie tego zabrakło. Zgodnie ze sztuką tworzenia tego typu testów, w przypadku testów językowych jest tak, że egzaminacyjny test powinien być sprawdzany na 3 ręce. Czyli autor, pierwszy weryfikator i przynajmniej drugi weryfikator. Jest chyba, no to jest, możemy tak się trochę pośmiać, zdamy to, nie zdamy to, taka wyliczanka nawet bardziej. Panie dyrektorze, no nie powinno być tak, żebyśmy dopuszczali i zastanawiali się nad możliwością językowej interpretacji pytań podczas egzaminu na prawo jazdy. Pan, generalnie rzecz biorąc, to nie jest test na znajomość języka polskiego oraz jego tematycznych znaczeń, tylko pytania powinny sprawdzać wiedzę. Dlatego absolutnie się z tym zgadzam. Ja jestem dziennikarzem, byłem dziennikarzem przez wiele lat, w związku z powyższym nie wyobrażam sobie, żebym pisał w sposób, ustosując przeróżny język EZOPA, żeby zrozumieli mnie wszyscy, to nie jest test na filozofię. I tu się absolutnie z panem zgadzam, te pytania powinny być proste, powinny być sprawdzalne, ale zdarzały się i takie przypadki, kiedy film nie był dopasowany do pytania. Pytanie było, czy należy skręcić w prawo, w lewo, czy jechać prosto. Tymczasem na filmie nie było żadnej z tych możliwości, tylko kompletnie coś innego. Takie ministerstwo wówczas tłumaczyło, że był problem z jakimś informatycznym, zrzucało to na jakieś kłopoty informatyczne. Mam poważne wątpliwości, czy to chodziło na pewno o informatyczne problemy. Wtedy dawałem temu wiarę, no bo zrozumiem, że takie rzeczy mogły się zdarzać. Natomiast po tym, co się zdarzyło ostatnio, jestem bardzo sceptyczny i nie ukrywam, że mam wrażenie, że byłem naiwny i wierzyłem w to. Słyszałem też od kilku innych dyrektorów, którzy dużo dłużej pracują w WORD-zie i którzy zajmują się sprawdzaniem, mają w tym pewną, czują w tym, z tego pewnego satysfakcję, sprawdzają te pytania dużo bardziej szczegółowo niż ja i przyznam z przykrością, że takich pytań oni znaleźli dużo, dużo więcej. Więc nie powinno w ten sposób być. To jest absurd. Powtórzę, to nie jest test na sprawdzenie języka polskiego i rozumie pisanie ze zrozumieniem. Bo tu bardzo dużo jest pytań takich, gdzie sprawdzamy, czy kursant wyłapie niuanse, tak? Czy na przykład gdzieś tam wyraz tylko, albo wyłącznie, nie wiem, wyłącznie taki pojazd może, tak? Czy, no dobra, ale to chodzi o to, żeby wyłącznie studenci prawa zdawali egzamin na prawo jazdy, prawda? Pytania powinny być takie, że bardzo szybko odpowiadam na nie, tak? Jakby. A, to tutaj trochę nawiązujesz nawet do hazard perception brytyjskiego, prawda? Takiej intuicyjności odczytywania przepisów. No na drodze mamy, bardzo szybko musimy zdecydować, tak? Mamy tą sytuację tu i teraz i muszę zdecydować, mogę, nie mogę. A nie zastanawiać się, czy innym pojazdem mógłbym. Panie Łukaszu, bo to teraz mi przyszło do głowy, żeby pana o to zapytać. Jak trudne językowo, no bo pan
pan dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego widzi tych kursantów już tylko po prostu zdających egzamin. Natomiast pan uczestniczy w całym procesie edukacyjnym przygotowywania ich do tego egzaminu. Jak trudne percepcyjnie, językowo dla tego pokolenia messengerów, dosyć prostej, czytelnej komunikacji są te sformułowania egzaminacyjne? No powiedzmy sobie to, co panowie powiedzieli. Chyba tutaj podpiszę się obiema rękami pod tym, że pytania sprawdzają nie tylko wiedzę. Ja bym był szczęśliwy z tego, żeby pytanie sprawdzało wiedzę. Takie pytanie, które zawsze podaję jako przykład na wykładach. Wszyscy wiemy, że w samochodzie musimy mieć trójkąt i gaśnicę, tak? Każdy o tym wie, trójkąt, gaśnica, ja o tym mówię, a pytanie zawiera w sobie, czy w samochodzie gaśnica nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu osobowego. Czyli w pytaniu zawieramy to stwierdzenie nie i teraz musimy z języka polskiego wiedzieć, że podwójne zaprzeczenie da jednak potwierdzenie, że ta gaśnica jest potrzebna. To jest świetne pytanie na maturę z języka polskiego, jasne, ale ja uważam, że tu powinno paść pytanie, czy masz mieć gaśnicę? Rany, to nie jest egzamin z logiki, to nie jest egzamin na pierwszym roku prawa z logiki, w którym tego typu wzorcowe pytanie na egzamin z logiki, to o czym pan, panie Łukaszu, powiedział. Popatrzmy, Maciek Cichoń, to wina Tuska, oczywiście sarkastycznie, ale ja myślę, że Donald Tusk po zakończeniu kariery politycznej powinien otworzyć winnicę. Ja myślę, że tak. byłby to przebój rynkowy. Znaczy powiem w ten sposób, na razie dążymy do takiego zdarzenia a propos studentów, tak jak ja jestem prawnikiem z wykształcenia, więc zdawałem okay. Z logiki i to były 3x Z. Zakuć, zobacz, zapomnieć. Jeszcze było czwarte Z. Tak, celowo nie używam tego, bo kierowca nie powinien tego, przynajmniej w czasie, kiedy prowadzi, tego robić. Jasne, Tomek Eliszewski. No właśnie, to też nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, tam pewnie jest podpisane, że zostało sprawdzone, bo przecież musi być zgodnie z procedurą. Zresztą sporo się w tej chwili dzieje. Według RMF FM ważą się losy sekretarza komisji Tomasza Piętki i przewodniczącego Łukasza Muchy. Bogdan Oleksiak, szef Departamentu Transportu Drogowego, został już w tej chwili odwołany, a Łukasz Zboralski, na którego się znowu powołam, w portalu brdl24.pl pisał nawet o tym, że w grudniu minister Adamczyk osobiście odpowiadał za pytania na prawo jazdy, no ale nagle to zdanie zostało zmienione. Nie odpowiadał już osobiście za tworzenie tych pytań. No tak, comment. Sukces ma wielu ojców, a jakby porażka jest sierotą. Także. Bardzo, bardzo sarkastycznie w tym wszystkim, w tym momencie, albo wręcz ironicznie brzmi informacja dotycząca pracy nad ustawą o kierujących pojazdami w Ministerstwie Infrastruktury. No bo panie dyrektorze, w świetle tego wszystkiego mają zostać wypracowane propozycje zmian, które podniosą jakość szkolenia oraz zwiększą obiektywizm procedur egzaminacyjnych. Co jest nie tak z procedurami egzaminacyjnymi, że trzeba zwiększać ich obiektywizm? Powiem tak. Albo oceną jazdy tego, czy ktoś jest, czy nie jest dobrym kierowcą, jest jak z jazdą na łyżwach. Albo się komuś podoba, albo nie. Jeżeli opieramy się na tym, że sprowadzamy to do checklisty, czyli odfajkowujemy po kolei różne listy zadania, które są do zrobienia, no to mamy ten system do złudzenia przypominający, który jest w tej chwili, ponieważ teraz mamy checklistę z pewnymi elementami, powiedzmy, subiektywizmu. Natomiast jeżeli wprowadzimy sytuację, że egzaminator będzie musiał ocenić, czy kursant, kandydat ma pojęcie o egzaminie, o tym, czy on umie jeździć, czy wypuszcza pirata drogowego, czy kogoś, kto nie zagraża, w tym nawet przy tej skromnej wiedzy, którą ma po kursie, nie zagraża innym uczestnikom ruchu, to wtedy powinniśmy pójść w stronę subiektywizmu. Dla mnie ideałem byłoby pewien złoty balans między jednym a drugim. Jeżeli natomiast chodzi o tę uwagę, że trwają konsultacje, nie wiem z kim, na pewno nie są to konsultacje z WORD-ami. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i egzaminatorzy, którzy w nich pracują, nie uczestniczą w takich rozmowach. Nikt z nami na ten temat nie rozmawia. Maćku, to jest niesamowite, bo to już jest wręcz taka tradycja naszego programu. Nawiązujemy zawsze, panie dyrektorze, do tych konsultacji społecznych. Nikt nie uczestniczy. I nikt jeszcze nie powiedział, żeby w nich uczestniczył.
Znaczy ja słyszałem o tym, że konsultacje społeczne gdzieś w jakimś urzędzie miasta czy gminy odbywały się między godziną 10 a 12 w drodze internetowej w pokoju 304. Nikt nie wiedział, gdzie jest pokój 304, w pokoju 304 nie ma internetu i ogólnie nie ma tam też żadnego komputera. To mniej więcej tak to jest z tymi konsultacjami. Jeżeli konsultacją, kiedyś jedna konsultacja, w której jako dyrektor uczestniczyłem, polegała na tym, że w czwartek, wysłano mi maila z prośbą, żebym odpowiedział do piątku i na tym było kilkanaście uwag dotyczących różnych spraw związanych z ustawą o kierującym. Bo to trochę chyba tak jest. Maćku, Stowarzyszenie Kierowca.pl uczestniczy w konsultacjach, w komisjach, natomiast to po prostu trzeba bardzo śledzić, że coś się odbywa, że jakieś wysłuchanie się odbywa. Te tak. Zaproszenia nie są kierowane w taki sposób otwarty, imiennie do pana dyrektora Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego, do doświadczonego właściciela ośrodka szkolenia kierowców. No czy to tak powinno być? Pytania są kierowane, jakieś tam pytania o to, czy jakbyśmy się odnieśli do jakichś zmian w przepisach, to tak, to dostajemy, ale to rzeczywiście to jest, nie wiem, 2-3 dni jest na odpowiedź zazwyczaj. Natomiast jeśli już jest ogłoszona, zazwyczaj komisje sejmowe są ogłaszane z dnia na dzień, także tutaj naprawdę trzeba pilnować, żeby pojawić się na takiej z dnia komisji. Na dzień? Tak bywało. Bardzo dużo jest ironii i sarkazmu w waszych komentarzach dzisiaj. Trudno się dziwić. Czytamy też, panie Łukaszu, że niezbędne jest wprowadzenie wyższych wymagań dla kandydatów na instruktorów. No to biorąc pod uwagę, jaka jest zdawalność podczas egzaminów instruktorskich, no to już tych egzaminów chyba nikt nie będzie zdawał. Ja mam też taką obawę, że nikt nie będzie zdawał, a wszyscy wiemy, jak na rynku instruktorów brakuje. Ja absolutnie nie jestem tutaj po stronie, żeby obniżać loty i żeby każdy mógł zostać instruktorem. Ba, ja nawet do tych zmian, o których gdzieś tam w mediach można było przeczytać, co ma się zmienić, może bym się przychylał do tego, tylko że wyższe wymagania, ale może zweryfikujmy również te pytania egzaminacyjne i formę egzaminu na instruktora, tak żeby się nie okazało, że za chwilę faktycznie instruktorem nie zostanie już nikt tutaj w tym kraju i zrobi się takie zamknięte koło, gdzie nowych instruktorów nie ma, a ci starsi no, zaczną niedługo przychodzić na emeryturę. Ja sam zatrudniam instruktora, który może jeszcze tylko jeden rok popracować i znika na emeryturę, więc chętnie podnosimy wymagania, ale też popatrzmy na ten egzamin instruktora, jak on jest ułożony, no ja myślę, czy na pewno jest właściwie. Że główną bolączką to są pytania, tak? Bo ja gdzieś przewijają się gdzieś na forach pytania, które są na egzaminie na instruktora, no i jak człowiek czyta niektóre pytania, to one w ogóle nie są związane prawie z pracą instruktora, także tutaj nie bym wiem, też po co tak. Dodał, jeżeli mogę, panie Łukaszu, to dodałbym właśnie to, że właśnie ten kurs i egzamin na instruktora nie przygotowuje do pracy instruktora. Ja zatrudniałem instruktorów po kursie, no i jakby to obowiązkowym już takim punktem programu po kursie było dostosowanie tego instruktora do tego, żeby mógł pracować jako instruktor. On zdał egzamin, on posiadał wiedzę, ale tak naprawdę na tych kursach i egzaminach, ja uważam, do samej pracy oni nie są jeszcze przygotowani, więc w tym kierunku, tak jak tutaj powiedzieliśmy przed chwilą. Kamil Grobel napisał, zdawalność, a stan wiedzy to dwie różne kwestie, egzamin niczego nie weryfikuje. No, w tym samym dokumencie, w tej samej publikacji czytamy o wyższych wymaganiach także dla egzaminatorów. Panie dyrektorze, jak do tego pan się ustosunkuje? Po pierwsze, jeśli chodzi o egzaminatorów, to chciałbym zaznaczyć, że od kilkunastu lat nie mieli zmienionych zasad wynagradzania. To nie wynika z tego, że wordy czy dyrektorzy są sknerami, tylko po prostu, żeby dać trzem z czego. To po pierwsze. Po drugie, z egzaminatorami jest jeszcze też taka sytuacja, że oni nie mogą dorabiać nigdzie bez zgody dyrektora i generalnie mają zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Jeżeli są ekspertami w dziedzinie motoryzacji, to siłą rzeczy nie mogą też, albo mają bardzo ograniczoną możliwość prowadzenia jakichkolwiek zajęć z tej dziedziny, na której się znają. Więc z czego to wynika, proszę powiedzieć? Czy ustawę kierującą. Jasne, ale jaki może być proces myślenia stojący za tym, że egzaminator nie może podejmować innej działalności? Przypuszczam, że chodzi tu o jakieś, powiedzmy, ograniczenia związane z korupcją, chociaż kiedy pan redaktor mówił na temat myślenia, to był to grubszy żart. Okej.
Zanim zatrudnię instruktora po kursie, najpierw trzeba go nauczyć, jak szkolić. Przykre, ale prawdziwe, i w kilku jeszcze komentarzach to się pojawiło wcześniej. A ja mam w ogóle wrażenie, Maćku, że w tej publikacji Ministerstwa Infrastruktury to jest po prostu mnóstwo myślenia życzeniowego. Wychowanie komunikacyjne w klasach czwartych, jazdy doszkalające dla młodych kierowców łamiących przepisy, wyraz dbałości o bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg, egzaminacyjna baza ma zostać wzbogacona o nowy typ pytań, no oby bez błędów, prawda, i tak dalej. Tak możemy sobie życzyć różnych rzeczy. To trochę tak wygląda, jak ostatnio pan premier powiedział, że apteki będą badały chętnych przeciwko COVID, tak? My z aptekarzy zrobili wielkie oczy, ale jak? Kiedy? Nikt z nami nie rozmawiał. Nikt z nami jeszcze nie rozmawiał i dowiedzieliśmy się o tym z oświadczenia podczas briefingu premiera. Mamy oczywiście krótki update sytuacji związanej z piratem drogowym. Uaktualnienie. Frog został aresztowany w Londynie. I jeszcze jeden komentarz przed Witkiem Bąkiem, przed okiem instruktora. Kazimierz Matuszny, poseł, powołując się na, jak to wyraził, liczne dyskusje, zapytał ministra Rafała Webera, cytujemy, jak resort infrastruktury postrzega kwestię ewentualnego zmniejszenia się w przyszłości liczby ośrodków ruchu drogowego. Panie dyrektorze, ten temat gdzieś tam, ja nie jestem bardzo doświadczoną osobą w branży, ale nawet w ciągu tych 2-3 lat on tak wraca jak w bumerang, w różnych właśnie takich zapytaniach, gdzieś między wierszami i tak dalej. Czy o co tak naprawdę chodzi? Mamy za dużo wordów? Wordy powstały w dawnych miastach wojewódzkich. To jest 49 województw, więc było 49 wordów. W dwóch województwach obecnie powstały wojewódzkie wordy, takie w Dolnym Śląsku, na Dolnym Śląsku i na województwie łódzkim, więc tych wordów jest odpowiednio mniej. W tej chwili 42 lub 43. Wordy oprócz tego tworzą jeszcze filie po to, żeby osoby, które chcą zdawać egzaminy z jakichś mniejszych, dalszych miejscowości, mogły tam dotrzeć i zdać egzamin. Problem polega na tym, że wordy, to zmniejszanie się liczby wordów może nie mieć powodów innych niż ekonomiczne. Jeżeli od kilku lat nie ma, od dziesięciu, przepraszam, nie ma rewaloryzowanych kwot za egzaminy, wordy zostały pozbawione możliwości kontroli efektywności pracy egzaminatorów. Egzaminatorzy mogły przewidywać określoną liczbę osób i koniec, bo system na nie więcej nie pozwala, a jednocześnie koszty rosną, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy realny socjalizm musi stawić czoła kapitalizmowi. Wordy są na własnym rozliczeniu, nie są budżetówką, nie dostają żadnych dotacji. Podczas ostatniej pandemii nie mogliśmy się ubiegać o żadną tarczę, bo uznano, że nie jesteśmy przedsiębiorcami i nie możemy dostać pomocy jako przedsiębiorcy. Nie dostaliśmy też pomocy z samorządów, bo nie jesteśmy jednostkami samorządowymi. A dla jednolity plik kontrolny, to już prawo pracy traktuje nas jak przedsiębiorców. Wie pan, to jest trochę absurdalne. Mógłbym się z tego śmiać albo uznać, że jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla menedżera, tylko że poza jakoś łamigłówką dla dyrektorów, tutaj też są pracownicy, którzy w tym momencie są trochę ofiarami tej sytuacji, bo WORD musi na siebie zarobić. Na tą chwilę, już wyprzedzając jakby dyskusję, większość WORDów robiła sobie taki, na potrzeby dyskusji z ministerstwem, zrobiła sobie taki rachunek sumienia, jak opłacalny jest egzamin. I w większości WORDów wyszło, że od kilku groszy do kilkunastu złotych do jednego egzaminu trzeba dopłacać. Czyli czy realne w tym momencie, ja dopytam o to, czy realne tak naprawdę jest, realna jest sytuacja, w której w związku z tym, że wordy muszą na siebie same zarobić, realna jest sytuacja, w której wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego indywidualnie będą zamykane? Wie pan co, w perspektywie najbliższych kilku lat pewnie nie. W pierwszej kolejności będą utrata płynności, pozbawienie się jakichś składników majątku, próba cięcia kosztów, nie wiem, w różny sposób. Na pewno się to będzie odbijało kosztem, na pierwszej kolejności na przykład działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, bo wordy wydają na pieniądze i prowadzą zajęcia z bezpieczeństwem ruchu drogowego ze środków, które wypracują, czyli jakby z takiej nadwyżki. Ponieważ większość wordów od 2 lat jest na minusie, w ubiegłym roku wynik finansowy wszystkich wordów w Polsce to było minus 45 milionów złotych.
Dwa lata temu było to minus 5, w tym roku też, w tym ubiegłym roku 2021 było to około 3 czy 4. Oznacza to, że to jest pewien trend. WORD-y mają zapasy finansowe, tylko że te zapasy finansowe, które one wydają, ten fundusz rezerwowy, one kupują sobie trochę czasu, finansują straty albo szukają i mają się innego zajęcia, na przykład idą w działalność szkoleniową, tak jak mój WORD, który ma w tej chwili musiał zwiększyć mocno szkolenia, żeby wyjść na swoje. Tylko że to się odbywa kosztem czegoś, kosztem tego, że za kilka lat nie będzie mnie stać na samochody, kosztem tego, że nie będzie mnie stać na remont, kosztem tego, że nie będę w stanie wymienić lamp, nie będę w stanie ubezpieczyć samochodów tak, jakbym chciał, czyli OC i AC, to się odbędzie kosztem czegoś, ta kobra jest za krótka. No to o tych aspektach... Ja mam pytanie do pana dyrektora, jeżeli mogę. Jasne, panie Łukaszu, Łukasz Lewiński, OSK, ale w Lublinie. To myślę, że to ciekawi wielu z nas tutaj szkolących, co stanowi główny koszt jakby ten egzaminu, czyli to jest zatrudnienie egzaminatora, czy to jest paliwo, to jest utrzymanie. Ma pan takie dane na to 140 zł, co zawiera zabiera największą część? Wie pan, generalnie na koszty egzaminu są koszty bezpośrednie, pośrednie. Bezpośrednim kosztem jest oczywiście koszt paliwa, koszt i koszty pracy egzaminatora. Ale do tego, żeby egzaminator mógł przeegzaminować, musimy zapłacić za system, który to obsługuje, na przykład za PWPW. Mój WORD płaci 12 tysięcy miesięcznie za możliwość korzystania. To nie jest nasz system. My dostajemy tylko jego końcówkę. Za to, że mamy, może dysponujemy systemem, który jest awaryjny i wobec którego nie mamy alternatywy. To jest koszt amortyzacji samochodów albo koszt ich naprawy, bo musimy nie tylko naprawiać ten pojazd, ale też zebrać na to, żeby za kilka lat kupić nowy. To jest koszt remontów chociażby nawierzchni, jakiejś zmiany infrastruktury. Następna sprawa to jest kwestia paliwa. To jest kwestia obsługi technicznej, bo tymi pojazdami ktoś się musi zaopiekować, ktoś pojechać, zatankować, zawieźć do naprawy, podstawić na placu, plac odśnieżyć podczas takiej zimy, na przykład jak teraz. To jest koszt energii elektrycznej, to jest koszt gazu, to jest koszt obsługi, ponieważ do rejestracji musi zapisać tego kursanta, zarejestrować go. To jest koszt księgowości, ponieważ my musimy wypłacić wynagrodzenia, rozliczyć, zapłacić rachunki. To jest koszt wreszcie wszystkich spraw związanych jakby takich dodatkowych, które są na przykład tak zwanej amortyzacji budynków, które służą nam na to, żebyśmy za kilka lat mogli na przykład, nie wiem, wykonać naprawę instalacji elektrycznej, kupić komputery, ponieważ system PWPW wymaga za każdym razem coraz nowszej generacji, nowszego sprzętu. Jak się to wszystko razem zbierze, wychodzi nam właśnie taki, a nie inny wynik. No to wydaje mi się, że pan dyrektor ma kompetencje biznesowego planisty dla dużej korporacji w tej chwili, po tym wszystkim, co pan powiedział. No i bezpośrednio o tej sytuacji, o tym, ile powinien, również być może z tego punktu widzenia, kosztować egzamin na prawo jazdy, będziemy rozmawiać już za chwilę. Proszę, obejrzyjcie materiał wprowadzający. 450 zł za egzamin praktyczny w WORD. Czy to dobry pomysł? Od kilku tygodni pojawiają się głosy o konieczności podniesienia ceny egzaminu w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. W rozmowach z widzami dowiadujemy się, że tani egzamin demotywuje kursantów, którzy wolą szybko zaliczyć szkolenie i podejść do egzaminu na zasadzie a może się uda, a jeśli nie, wrócą i wykupią jazdy doszkalające lub, co gorsza, będą podchodzić i zdawać aż do skutku bez uzupełnienia wiedzy. Środowisko szkolenia kierowców zauważa także, że niska cena egzaminu praktycznego na kategorię B, 140 zł, działa demobilizująco na instruktorów, a czasem także na całe szkoły jazdy. Części z nas łatwiej przychodzi wypychanie kandydatów na egzamin przed faktycznym ukończeniem szkolenia i tym samym zwolnienie miejsc dla kolejnych kursantów. Czy podniesienie ceny egzaminu, na przykład do poziomu 450 zł, ukróci takie praktyki i wpłynie realnie na jakość szkolenia? Czy obecna cena za egzamin teoretyczny 30 zł odpowiada randze egzaminu? Czy wyższa cena egzaminu stanowić będzie motywację zarówno dla kursanta, jak i dla instruktora do bardziej skutecznej nauki i pracy? Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy w innych krajach i czy to ma wpływ na jakość szkolenia? Czy wysoka cena egzaminu nie stanie się barierą, przyczyniając się do zmniejszenia szans młodych ludzi na start w dorosłe życie? Robert Cialdini, wiodący amerykański psycholog i lingwista przełomu XX
i XXI wieku napisał w swoim przełomowym dziele Wywieranie wpływu na ludzi, że obawa przed stratą skuteczniej motywuje nas do działania niż perspektywa nagrody. W takim razie, ile powinien kosztować egzamin praktyczny na prawo jazdy w Fordach, aby skutecznie motywować do pracy obie strony procesu edukacji w Elce? Zapraszamy do dyskusji. Panie Łukaszu, ja powtórzę to pytanie. Ile powinien kosztować egzamin praktyczny na prawo jazdy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, aby skutecznie motywować do pracy obie strony procesu edukacji w Elce, instruktora oraz kursanta? To myślę, że zapytanie do pana dyrektora, ile powinien kosztować, żeby się opłacało. Żeby pokryć te koszty, to za chwilę, tak. Natomiast nie ukrywajmy, że koszt egzaminu to jest taki koszt jak badanie lekarskie, jakby niespecjalnie związany z naszym szkoleniem, więc ja myślę, że czy ten egzamin kosztuje 140 zł, czy kosztowałby 240 zł, ja nie mam obaw o swoją działkę tego tortu, czyli o szkolenie. Ten kursant ten egzamin tak musi zdać i tak musi zdać. Oczywiście możemy tutaj powiedzieć w tą stronę, że jeżeli ten egzamin będzie droższy, no to nikt nieprzygotowany w 100% nie pójdzie spróbować. Tak? No i właśnie, panie Łukaszu, wejdę pierwszy raz w zdanie. Właśnie o to mi tak naprawdę chodzi, bo pamiętając z mojej przeszłości myślenie moich uczniów w liceum, to sobie wyobrażam, Maćku, że może tak być, że wielu z nich myśli o tym, ach, dobra, 140 zł, może się uda, pójdę, a jak się nie uda, to się douczę. No tak jest, to szczególnie z teorią, tak? No bo teoria kosztuje... To w ogóle 30 zł, tak? 30 zł kosztuje teoria, więc to często ludzie zdają po 2-3 razy tego samego dnia, jak da się, bo a nuż się uda, tak? Panie dyrektorze, no egzamin państwowy za 30 zł, no to brzmi trochę jak żart. Nie ukrywam, że też się czuję jak ofiara żartu. Dokładnie, to jest taniej niż bilet do kina, niż bilet do teatru, niż bilet miesięczny, broń Boże, ale niech ktoś się przyjedzie z jednego końca miasta na drugi taksówką za 30 zł. Życzę powodzenia, może w jakichś małych miastach to mu się ta sztuka uda. 30 zł za egzamin teoretyczny. Ja mam, kiedy rozpoczynałem pracę kilka lat temu w Wordzie, sytuacja, że ktoś przyszedłby na egzamin, nie stawiłby się na egzamin, tak zwane niestawienie, to były sytuacje losowe, pojedyncze. W tej chwili codziennie mamy po kilka osób, które się nie pojawiły, bo te 30 zł, nawet nie chcę im zadzwonić, żeby odwołać ten egzamin. No faktycznie, bo to jest też tak, że to działa w dwie strony. Ja sobie pomyślałem o tym, że nieprzygotowany kursant może pójść, bo anusz się uda. Pan dyrektor mówi też o tym, że wpłacił, ach, pal 6, 30 zł, przyjdę kiedy indziej. Dokładnie tak, tak to wygląda. Jeśli chodzi o egzaminy praktyczne, sytuacja, kiedy ktoś niedouczony, jak to się mówi, jedzie na beton zdać, a to już nie broń Boże, do pana Łukasza żadne uwagi, ale mamy często sytuacje, kiedy ludzie po stracie prawa jazdy, po tym, jak przegrają tę, powiedzmy, walkę z drogówką, dostają 24 punkt i muszą pojawić się na egzaminie na kolejnym, nie zadają sobie nawet trudu, żeby powtórzyć jakiekolwiek zadania, przeczytać, jakie mają zadania do zrobienia, albo zapoznać się chociaż z marką pojazdu, na które będą zdawali egzamin. Takie sytuacje, kiedy kierowca pytany o tym, gdzie jest, nie wiem, płyn hamulcowy, albo gdzie jest, jak włączyć światła mijania, no to mamy problem drogowy, to mamy gigantyczny problem, bo on nie zna tego modelu, nie widział go, pierwszy raz sobie z nim radzi. To tutaj akurat ja zgodzę się, że taka sytuacja na pewno ma miejsce z takimi osobami po punktach karnych czy po alkoholu, ale myślę, że to jest ta wada prawna, którą mamy w tej chwili, że my jako szkoła jazdy nie możemy takiej osoby przygotować do egzaminu. Zgodnie z przepisami nie możemy. My dostaliśmy ostatnio tutaj, ja mieszkam w Gliwicach i tutaj prowadzę ośrodek w Gliwicach, w Zabrzu, w Pyskowicach, w kilku miastach. Dostaliśmy pisma z urzędu przypominające, że nie wolno nam absolutnie takiej osoby przyjąć na szkolenie. Więc tak naprawdę, jeżeli ja mam działać zgodnie z przepisami, no to ja odmawiam tej osobie, tak? Bo dla mnie jedna, dwie godziny szkolenia w stosunku do ryzyka, które miałbym ponieść, mówię, nie, to ja nie dziękuję. Idź na egzamin. No i potem pan spotyka się właśnie z taką osobą, która nie potrafi w konkretnym modelu włączyć świateł czy otworzyć maski. Widzi pan tylko, że każdy WORD, jeśli chodzi o swój pojazd, swoje pojazdy na stronie internetowej, zamieszcza dokładny instruktaż, jaki to jest pojazd, gdzie, jakie są te zadania, które są losowane w tej pierwszej części egzaminu.
czyli proszę włączyć światło, proszę użyć klaksonu, proszę pokazać, gdzie jest wlew oleju, gdzie jest płyn hamulcowy. Tym ludziom nawet nie chce się tam sprawdzić. Bardzo często taka sytuacja się zdarza. Ja nie mówię w tym momencie o tym absurdzie, o którym pan wspomniał. To jest dla mnie, przepraszam, ale jest głupi. Ja nie do końca rozumiem, czym się kierowała... Jaki jest zamysł właśnie, prawda, tego typu zakazu przepisu? To ja myślę, że wiem, jaki jest zamysł. Zamysł był taki... Zamysł był taki, żeby wprowadzić ośrodki doskonalenia techniki jazdy, które miałyby się tym zająć, ale ośrodki doskonalenia techniki jazdy, no wiemy, ile ich jest, tak? Ja mam infrastrukturę takiego ośrodka, posiadam płytę, ale go nie rejestruję, bo jakby nie opłaca mi się przechodzić corocznych kontroli, skoro sama ta rejestracja nic poza tym mi nie da. Mógłbym przeszkolić 10 osób w roku. To finansowo mi się to nie opłaca po prostu. Rafał Balcer skomentował w tej chwili to, o czym rozmawialiśmy, o czym panowie tutaj mówicie, jak kursant sobie pójdzie, to jest to, co ja wspomniałem, jak kursant sobie spróbuje, przecież to instruktor wypuszcza kursanta na podstawie zdanego egzaminu wewnętrznego, a to, że instruktorzy oszukują i boją się zrobić wewnętrzny i dać negatywną ocenę, to zupełnie inna bajka, Maćku. No, zdarzają się takie sytuacje w branży, że jednak no, niektórzy instruktorzy boją się o swoją, nie wiem, opinię swojego ośrodka, że jakby ciężko się zdaje wewnętrzny, no to wtedy nie będą do mnie przychodzili kursanci. Myślę, że to ślepa uliczka jest, bo to patrząc na to, co się dzieje w ośrodkach, które robią dobrze egzamin wewnętrzny i które mają dobrą zdawalność dzięki temu, no to mają też pełne sale. Dobrze przeprowadzone egzaminy wewnętrzne daje rzeczywistą informację zwrotną kursantowi również, czy jest gotowy. No nie możemy się bać powiedzieć kursantowi, słuchaj, no nie jesteś przygotowany do egzaminu. Tak i tego egzaminu nie zdasz. Panie dyrektorze, Maciek Cichoń nawiązuje też do pytania, które chciałbym panu zadać. Ile w takim razie powinien kosztować egzamin na prawo jazdy, tak żeby panu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego ten biznes, ten balans, jak pan powiedział, ta równowaga się spięły? Bo Maciej pyta, jaka jest proporcja egzaminatorów do pracowników administracyjnych w WORD-zie Białystok? Może tutaj jest generator kosztów? Nie, to nie jest taki generator kosztów. WORD liczy około, w tej chwili 43 osoby pracują, 19 osób to są egzaminatorzy, pozostałe osoby to jest obsługa techniczna, administracja, pracownicy techniczni. To jest taka, żebym normalna proporcja, powiedziałbym nawet z preferencją na zmniejszenie administracji. Ta nasza administracja jest w tej chwili dużo mniejsza, no ale powtórzę raz jeszcze. Można oczywiście zejść do sytuacji, że będzie jedna osoba rejestrowała, wtedy będziemy mieli problem z zarejestrowaniem się, dodzwonieniem się, zapisaniem się. Można wprowadzić jednego pracownika technicznego. Wówczas proszę się liczyć z tym, że będziemy odwołali egzaminy, bo śnieg będzie nieodśnieżony, albo pojazdy będą niepodstawione, albo będą coś się z nimi będzie działo. Można zejść na przykład do roli jednej księgowej, tylko wówczas powstaje pytanie, kto wyliczy w kadrach należności. Obecnie mamy z wiadomych powodów, wszyscy mamy problemy z wyliczeniem, jakie będziemy mieli wynagrodzenia. Mnie dwie księgowe w pocie czoła wyliczają, jakie ja jutro będę musiał przelewać wynagrodzenia. I mają z tym duży ból głowy, głęboko im współczuję i chylę czoła, że radzą sobie z tym tak dobrze bez żadnych konsultacji i rozmów, nie bardzo jest kogo zapytać. Natomiast wracając do tematu. Ile powinien kosztować ten egzamin? Ja analizowałem sobie kwestię kosztów. Wie pan, jeżeli co 10 lat mielibyśmy podwyższać egzamin, to rzeczywiście kwota 450 zł, czyli taka bardzo wysoka o kilkaset procent byłaby sensowna, ponieważ nie spodziewam się, żeby przez najbliższe 6-7 lat ktoś chciał go waloryzować. Idealem byłaby sytuacja, gdyby powiązano go albo z jakąś, na przykład ze średnim wynagrodzeniem i wówczas go rewaloryzowano, ale takiego zapisu w ustawie nie ma. W tej chwili zmiana, podwyżka może być maksymalnie do 200 zł, jeśli chodzi o egzamin na kategorię B, bo tak mówi ustawa. Każda inna zmiana wymagałaby zmiany w ustawie. To po pierwsze. Natomiast jeżeli to miałoby nam spowodować, że WORD-y w jakimś stopniu zaczęłyby odrabiać, może nie stratę, ale zarabiać na to, żeby za chwilę wymienić pojazdy, żeby wyremontować pomieszczenia,
to powiem w ten sposób. Oczywiście ten egzamin powinien wynosić około 450 zł. I teraz ktoś może zakrzyknąć, ależ to jest wzrost, inflacja i tak dalej. Pan minister Weber był uprzejmy oświadczyć, że ze spotkaniu Związku Województw, że nie ma społecznej akceptacji do podwyżek. Mam takie pytanie, miałbym pytanie do pana ministra Webera, nigdy nie dane było, nam się było spotkać, a szkoda, bo to frapująca sprawa. Bardzo trudno, bardzo trudno jest się spotkać z panem ministrem Weberem. Ileż to razy zdajemy egzamin na prawo jazdy w życiu? Jasne. I ile razy nam się to zdarza? Oczywiście są rekordziści, którzy robią to 127 razy, ale większość z nas robi to, zdaje kilkakrotnie ten egzamin. Nie wiem, jeśli za pierwszym lub drugim, trzecim razem się nie udaje, to udaje się za czwartym. Przeciętna zdaje się to chyba 3 lub 4 razy zdawalność tego egzaminu i to tyle. Więc jeżeli w tym momencie ktoś miałby pojechać do tego, przejść do tego bardziej przygotowany, tak jak zauważył pan Łukasz, a przyczyna finansowa powodowałaby, że się do tego by lepiej przygotował, to wyszłoby dla nas wszystkich na zdrowie, to po pierwsze. Po drugie, kiedyś panował taki mit, zresztą nadal gdzieniegdzie panuje, że WORD-y oblewają celowo. Wie pan, jednym z pierwszych rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, jak zostałem dyrektorem WORD-a, przyszedłem spoza środowiska, to było właśnie zwrócenie uwagi na zdawalność. I rzeczywiście mocno dyskutowałem wtedy z egzaminatorami, żeby trochę zmniejszyć stres, żeby poprawić nastrój. Wprowadziliśmy ankietę satysfakcji, czyli mówiąc inaczej, czy było zrozumiałe, dlaczego nie zdałeś albo dlaczego zdałeś, czy pojazd był sprawny, czy egzaminator był uprzejmy i to trochę poprawiło zdawalność, ale to poprawiło trochę zdawalność, a ja po dłuższej współpracy czy rozmowach z egzaminatorami zrozumiałem też jeszcze drugi motyw, który mi kieruje. Ci ludzie trochę czują się jakby, przepraszam, że użyję takiego określenia, rycerzami BRD, rycerzami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie chcą wypuszczać piratów. I to też jest druga racja, którą trzeba wyważyć. Jedni z nich są nadmiernie restrykcyjni i w ramach właśnie tego próbują powstrzymać ludzi, do których nie są przekonani w 100%. Inni z kolei zakładają, że no dobrze, on się douczy, ona się douczy i puszczają, no tutaj trochę ci brakuje, ale podstawy znasz. I to jest przyczyna tej zdawalności. No i trzecia sprawa, powtórzę raz jeszcze, egzaminy na placu, zadania na placu, nie wiem, czego mają dowieść. Jazda po łuku tyłem, kto z panów... Często się właśnie nad tym zastanawiam, kiedy ostatnio w takich warunkach cofałem po łuku tyłem, jakkolwiek to brzmi. W tej chwili są kamery cofania, więc dużo prościej jest, tak? Które decydują. Nie, na kamerach jest trudniej niż na lusterkach. Tylko taki drobiazg. Z kamer cofania, które w tej chwili są normą większości pojazdów, na 42 WORD-y 4 mają włączone kamery cofania, mimo że większość pojazdów nie ma. My uruchomiliśmy te kamery cofania, kiedy tylko ustawa je na to pozwoliła. Co więcej, ja zamontowałem kamery cofania też na kategorię C w pojazdach, bo wiem, że ustawa na to pozwala i wiele pojazdów, nowych pojazdów na ciężarówki mają taką funkcję, funkcjonalność i nie widzę w tym nic złego, żeby coś, co jest normalnie stosowane, żeby ułatwiać ludziom zdawanie egzaminu. Właściwie w każdym pojeździe, którym ci ludzie będą się poruszać. Pan dyrektor chyba trochę nawiązuje, mówiąc o egzaminie, do tej równowagi, Maćku, pomiędzy kwestiami obiektywnymi a subiektywnymi, o tym, w jaki sposób to powinno być wyważone. No tak, no tu zgodzę się, że no nie powinniśmy wypuszczać ludzi, którzy nie potrafią jeździć, ale chyba to powinno się zacząć od ośrodków. To ośrodki nie powinny wypuszczać na egzamin osób, które nie są przygotowane. Prawidłowo, no tak, bo znają tak naprawdę kursanta w procesie edukacji, dobrze przeprowadzone egzaminy wewnętrzne. Tak jest też no, w wielu krajach Europy Zachodniej, że tak naprawdę egzaminuje instruktor, tak, bo to on najlepiej wie, jak ten kursant potrafi jeździć, tak? Czy on się nadaje, czy się nie nadaje do ruchu drogowego. W dwóch wiodących krajach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przynajmniej tak mi się wydaje w Europie, skorygujcie, jeżeli się mylę, proszę. W Niemczech egzamin praktyczny kosztuje 92 euro, w Wielkiej Brytanii po przeliczeniu 90 euro. Egzamin teoretyczny w Niemczech 22 euro, a w Wielkiej Brytanii 28, przy czym w Wielkiej Brytanii jeszcze dochodzi ten koszt wydania tego tymczasowego na czas szkolenia prawa jazdy, to jest 40 euro. Panie Łukaszu, już kończąc powoli, ale czy z punktu widzenia OSK i kształcenia kursantów rację ma Chialdini, mówiąc,
że boimy się bardziej stracić nawet niż chcemy zyskać i że ta wysoka cena kursu mogłaby sprzyjać procesowi kształcenia, skuteczności procesu kształcenia zarówno ze strony instruktora, jak i kursanta. Wysoka cena egzaminu, jak rozumiem. Tak. No to jakby ja myślę, że na pewno tak. No ja sprawdziłem sobie przed naszą rozmową cenę takiego egzaminu na przykład z języka angielskiego, FC, który zdaje wiele osób. Na dzień dzisiejszy 629 zł, nie? Więc jakby jak mam wydać 629 zł, to przygotowuję się pewnie bardziej niż jak mam wydać 30 zł na teorię. Więc ja jakby nie czuję, że problemem byłoby podniesienie dla kursanta ceny i myślę, że na pewno nie straciłbym na tym ja jako osoba szkoląca, prowadząca szkołę jazdy, bo pewnie tych jazd dodatkowych, uzupełniających byłoby przed egzaminem więcej, bo każdy chciał przygotować się jeszcze bardziej. Więc ja, jeżeli to nie wychodzi faktycznie w rachunku ekonomicznym, podwyżka egzaminu do 200 zł, myślę, że nawet kursant by tego może nie zauważył tak naprawdę. 140, 200, 50 zł we wszystkich kosztach. Ja robię taki materiał, niedługo wrzucę na YouTube'a film, gdzie podsumowujemy wszystkie koszty związane z kursem prawa jazdy i tam można posłuchać od wyrobienia badań lekarskich poprzez przyjęcie paru godzin uzupełniających, egzamin teoretyczny, państwowy, to taka podwyżka o kilkadziesiąt złotych, to jest naprawdę ułamek tych kosztów, także kursant by tego na pewno nie odczuł. Ja jako właściciel szkoły myślę, że tylko zyskalibyśmy więcej tych jazd, a i pewnie ta zdawalność mogłaby się poprawić. Tutaj jakby jedynie co jeszcze chciałbym powiedzieć, bo jest taka tendencja, zauważam, że lubimy czasem, w zależności po której stronie stoimy, przepychać na siebie winę, nie? Tutaj jest dobrze tak, ja jako właściciel ośrodka to powiem, że ten zły egzaminator źle specjalnie mi kursanta oblewa, a egzaminator powie, ta zła szkoła nie przygotowuje. Ja naprawdę mam świadomość tego, że kursanci czasem popełniają, nie czasem, często jak nie zdają egzaminu, nasi kursanci, tacy, którym wierzę, z którymi można porozmawiać, mówią szczerze, stres, naprawdę wiem, co zrobiłem źle, nie czują się skrzywdzeni na tym egzaminie tak mocno. Są marginalne przypadki po obu stronach na pewno, czyli zdarzy się egzaminator, który jakby troszkę gdzieś tam przesadzi chyba z tymi swoimi oczekiwaniami i pewnie zdarzy się szkoła i instruktor, który zaprosi na egzamin, wyśle na egzamin kursanta, który tam nie powinien się jeszcze znaleźć, więc tutaj ja zawsze taki delikatny chciałbym być z tym przepychaniem tej winy, bo ta wina gdzieś pewnie po środku. Na sam koniec pytanie od Artura Pluty. Nawiązujące do tego, o czym mówił pan dyrektor 10 minut temu. Panie dyrektorze, podstawiamy samochód do WORD na egzamin. Nasz samochód, nasze paliwo, nasza amortyzacja pojazdu, nasz instruktor, a WORD kasuje dla siebie 140 zł. Proszę to wytłumaczyć. Już wyjaśniam. Po pierwsze, tam jest egzaminator. Wie pan, na panowie mówili coś na temat pytań, że powinno być jeden, nawet dwóch weryfikatorów. Odwrócę kwestię. Test chyba na prawo jazdy, taki praktyczny, to jest dużo większe wyzwanie niż ułożenie pytania, prawda? Więc to jest pierwsza sprawa. Po drugie, nie należy być sędzią we własnej sprawie, więc jeśli instruktor miałby być tutaj tą osobą, która kontroluje, jak egzaminator, jak kursant zdaje, no to rzeczywiście mielibyśmy sytuację, że byłoby się sędzią we własnej sprawie. Ja broń Boże nie spycham tego tutaj na pana Łukasza, bo ja jestem daleki od wojen ze szkołami nauki jazdy. Moim szkołom nauki jazdy serdecznie gratuluję średniej powyżej krajowej, bo u nas jest około 41%, przeciętna krajowa to jest około 30-31%, więc to nie nasza zasługa, tylko zasługa dobrze szkolących ludzi pracujących w Białymstoku i w okolicach w województwie białostockim, w dawnym województwie białostockim, w województwie podlaskim, tego im gratuluję. Natomiast wracając do pana pytania. Wie pan, 140 zł to jest kwota, którą pan minister wyznaczył w rozporządzeniu do opłaty. Nasz jest egzaminator rzeczywiście i tylko i wyłącznie egzaminator plus to, że musimy później to przechować nośnik. To są wszystkie koszty, jeśli podstawi nam szkoła nauki jazdy. Tylko że minister nie przewidział żadnej możliwości, że jeśli OSK podstawia własny pojazd, to płaci mniej, więc nie ma możliwości wzięcia mniej. Po drugie, jeśli chodzi o liczbę procent egzaminów na pojazdach, które podstawia OSK w stosunku do naszych, to takich przypadków jest 10 do 15%. Ja to chciałem zapytać, ile tak naprawdę jest takich sytuacji? Pan dyrektor mówi 10-15%. U nas jest to 10 do 15%. Nie wiem, jak jest to w innych ośrodkach. Ja nie mam problemu z podstawianymi pojazdami przez OSK. Wręcz przeciwnie, cieszy mnie to niezmiernie.
pojazd, jeśli szkoły chcą zostawić u nas pojazd na placu, nie ma z tym problemu. Jeśli chcą w jakiś sposób zabrać jakiejś szkolnej rodzinie, też nie ma problemu. OSK to są nasi mile widziani goście, tak samo jak instruktorzy i podstawiający pojazdy. Zawsze będą witani, niezależnie od tego, w jakiej roli. Zresztą ostatnio stworzyliśmy specjalny pokój dla instruktorów u nas w ośrodku, po to, żeby w takiej ziemi, jaka teraz jest, nie musieli stać gdzieś na mrozie. To Maciek Cichoń, nawiązując do tego, wyprzedzając to, o czym pan powiedział, normalny pan dyrektor, taki ludzki. Nie tyle normalny, ile generalnie rzecz biorąc, ja wiem, z czego jem chleb. Jeżeli WORD współpracuje z OSK-ami, to przepraszam, muchy się wabi na miód, a nie na ocet. Dokładnie tak. Czyli, zobacz, wychodzi nam... Ja mam jedną prośbę. Jasne. To prośba ja mam jedną prośbę, jeżeli mogę, mogę wtrącić tylko. To ja mam taką prośbę, że jak przyjdzie w czwartek mail konsultacyjny do pana w sprawie tych kosztów egzaminów, to żeby pan tam napisał rzeczywiście o tym, że jak szkoła podstawi OSK, to ta cena powinna być trochę niższa, bo ja faktycznie tutaj z tym komentarzem podpisuję się dwoma rękoma, bo my na przykład, ja w swojej szkole już 30% floty podstawiam na egzaminy, i to gdyby ta cena była faktycznie dostosowana, myślę, że spokojnie byłoby tych procent więcej. Także panu, tylko taka, jak przyjdą konsultacje, to tam proszę nie zapomnieć. Dziękuję wam, dziękuję. Że bardzo chętnie. Maćku? Znaczy, ja nie wiem, dlaczego kursant miałby nie zapłacić więcej za samochód, który jest z ośrodka na egzaminie. To jakby... Po stronie kursanta, to jasne. To ja już tłumaczę, kursant płaci więcej, bo on płaci nam jako ośrodkowi za samochód, za podstawienie samochodu, plus płaci tą kwotę dla WORD-u. Tutaj pytanie kolegi z branży pewnie było takie, dlaczego kwota 140 jest wtedy, kiedy my dajemy nasze auto i taka sama kwota jest, kiedy to jednak WORD daje auto. Chodzi o to, że te koszty WORD-u spadają faktycznie, jeżeli chodzi o auto, paliwo, nie? I amortyzację tego samochodu. Okej, ale to jakieś pewnie 20 zł jest mniej, tak? Do 30. Więc. Ale zobaczcie, żebyśmy nie utknęli na koniec w tym szczególe, bo wydaje mi się, że ta odpowiedź dosyć wyraźnie na pytanie Artura padła i też Łukasz Lewiński się do tego odniósł. Czyli wychodzi na to, że to, co sobie tak trochę strzeliliśmy, to 450 zł, Maćku, to jest właściwa kwota. No myślę, że w okolicach tak 400 zł mógłby ten egzamin kosztować. I wtedy jego ranga, waga, wzrosła, na pewno. Rachunek ekonomiczny, o czym mówił pan dyrektor. Bardzo wam dziękuję za poświęcony nam czas. Byli z nami Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Łukasz Lewiński, OSK Lew Group Gliwice. Dziękuję. Dziękuję. Maciej Matuszak, kierowca, razem ze mną w studio. Dziękuję bardzo serdecznie. Na sam koniec dzisiaj bardzo pozytywnie pożegna się z wami Witek Bąk w swoim felietonie Okiem Instruktora. To za chwilę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność, za bardzo liczne komentarze. To już właściwie tak co tydzień mógłbym nagrać te podziękowania, bo z każdym programem komentarzy jest coraz więcej i zawsze stanowią dla nas świetną inspirację, także bardzo serdecznie dziękujemy. Widzimy się za tydzień w środę o godzinie 20:30. Porozmawiamy o branży. Cześć. Mróz na chwilę odpuścił. Nie wiem, jak końcówka ubiegłego tygodnia wyglądała, u nas troszeczkę odpuściło. I powraca wilgoć. Wraz z wilgocią zaczyna powracać temat, który uwielbiam, zwłaszcza jeżeli taki dotyczący osób, które przychodzą na jazdy doszkalające. A mianowicie wejście do samochodu zapięta szczelnie. Tak, jeszcze najlepiej. Oczywiście maseczka jest pewnym elementem stałym, więc to nie o to chodzi. Czapka, kurtka, włączony silnik. Po 3 sekundach wszystko jest zaparowane. Po odparowaniu samochodu, po jakiejś mojej próbie wpłynięcia na to, że jednak warto by było się rozebrać, bo to tłami ruchy, pasy jest ciężko dopiąć. Po 10 minutach jazdy pojawia się właśnie ten temat, który był wcześniej poruszany. Ciepło. Może by uchylić okno, może by spróbować zrobić coś z tym, że się jest nieruchomym w samochodzie, bo w zasadzie ubrania cięższe takie krępują nasze ruchy.
pas jest źle zapięty, gdzieś tam nie dochodzi, jest niedociągnięty. Dalej wszystko paruje, bo wilgoć się w ciepłym samochodzie zaczyna osadzać na szybach. A wystarczyło na poziomie szkolenia podstawowego powiedzieć o tak bardzo podstawowych rzeczach. No cóż, dobrze, że można cały czas się doszkalać i cały czas doszkalać innych tymi prostymi metodami. Mam nadzieję, że zima nie odpuści jeszcze za szybko, bo będziemy można też pouczyć kursantów troszeczkę jazdy w poślizgach. Bo przecież od tego jest tak na dobrą sprawę zima i ryzyko poślizgu jest dalej realną opcją. Słuchajcie, trzymajcie się, ja wracam do roboty. Hej!